Tematem przewodnim stoiska Instytutu Łukasiewicz-Piap w tym roku jest zabezpieczenie pirotechniczne obiektów infrastruktury krytycznej oraz środków transportu. Postawiliśmy makietę samolotu, żeby pokazać, jak dostosowujemy nasze roboty do takich nietypowych zadań pirotechnika, na przykład w samolocie pasażerskim. Tutaj prezentujemy wewnątrz całego samolotu, mamy robota Piap Gryf, którego zadaniem jest rozpoznanie pirotechniczne i pobranie jakiegoś pakunku pozostawionego przez pasażera albo wskazanego przez załogę niebezpiecznego plecaka, który załoga postanowiła, żeby go po prostu podjąć, sprawdzić, co jest w środku. Decyzja zapada jedna, wysyłamy robota pirotechnicznego, który po prostu zmieści się w tak wąskich przestrzeniach. Najlepiej do takich działań sprawdza się Piap Gryf, gdyż możemy po prostu dostosować jego szerokość do na przykład tak wąskich przestrzeni jak między fotelami samolotu pasażerskiego. Więc to jest nasza jakby taka główna przewodnia myśl, jak chcieliśmy pokazać w tym roku nasze urządzenia w realnych działaniach. Gwiazdą naszego stoiska jest robot pirotechniczny, ciężki robot pirotechniczny Piap Ibis w wersji cyfrowej. Jest to najnowsza wersja tego robota. Prezentujemy ją też dlatego, że jest to główny, najcięższy robot używany na polskich lotniskach. Jego możliwości są imponujące. Manipulator jest w stanie podnieść nawet do 100 kg. Tutaj prezentujemy robota podczas zadań związanych z rozpoznaniem pirotechnicznym. Mamy sprzęt X-ray do prześwietlenia bagażu, który wydał się podejrzany. Pirotechnik przed podjęciem tego bagażu musi sprawdzić, co jest w środku. Robot ma taką możliwość, że jesteśmy w stanie kierować go nawet na kilometr od operatora. Robot posiada możliwość za pośrednictwem urządzenia rentgenowskiego prześwietlania bagażu z możliwością wyświetlania i analizy tego obrazu na konsoli sterowania. W tej pozycji możemy za pośrednictwem robota wykonać zdjęcie rentgenowskie przedmiotu, którego zawartości nie znamy. Po wykonaniu zdjęcia i po przeprowadzonej analizie podejmujemy dalsze czynności. Czy przedmiot prześwietlony jest przedmiotem bezpiecznym, czy też będziemy go neutralizować za pośrednictwem wyrzutnika pirotechnicznego. Taka procedura to jest standard działań na większości lotnisk międzynarodowych i na prawie wszystkich chyba polskich międzynarodowych lotniskach. W szczególności na warszawskim Okęciu Ibis jest podstawowym robotem pirotechnicznym, a w tej najnowszej wersji pierwszy raz jest prezentowany na targach MSPO. I tak teraz do naszej gamy cyfrowych robotów także dołączył Piap Ibis skierowany z tego samego panelu co pozostałe roboty. Tak naprawdę jesteśmy w stanie jednym panelem kierować trzema, czterema różnymi robotami znajdującymi się na wyposażeniu danej służby. To jest duże ułatwienie, tak? Jesteśmy w stanie kierować leciutkim panelem i ciężkiego Ibisa, i średniego Gryfa, i także małego robota rozpoznania Piap Phoenix. To jest to, do czego dążymy, czyli unifikacja, jeden panel, który jest w stanie obsługiwać urządzenia. Premierę na targach MSPO ma również robot Piap Patrol z nowym manipulatorem, który jest w stanie podnieść nawet pakunek o wadze 40 kg. Prezentujemy współpracę robota Piap Patrol z pojazdem inżynieryjnym saperskim prezentowanym przez firmę Jakusz.